Cześć, tu oraz motokontrolera, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o teście, jaki wykonywałem na Oplu Astrze w generacji K. Generacja K jest już piątą odsłoną tego dość popularnego i kultowego modelu na europejskim rynku. Obecnie została zastąpiona przez generację L w 2022 roku. Generacja K była produkowana od 2015 roku do 2021 roku. Egzemplarz, który sprawdzałem, to pojazd z 2016 roku, czyli można powiedzieć, że początki produkcji. Pojazd był napędzany silnikiem benzynowym 1.4 turbo, 125 koni mechanicznych. Silnik był sprzężony ze skrzynią biegów manualną, sześciobiegową. Przebieg pojazdu to 168 tysięcy km. Pojazd sprzedawany przez osobę prywatną, pojazd pochodzący z polskiego salonu. Sprzedający po ogłoszeniu podał informację, że pojazd jest serwisowany w ASO, który generalnie jest dobrze utrzymany, posiada jedynie jakieś drobne zarysowania wynikające z normalnej eksploatacji. Sprzedający po ogłoszeniu napisał również, kiedy wykonywał ostatni przegląd tego pojazdu i w treści ogłoszenia podał najważniejsze elementy wyposażenia pojazdu, takie jak klimatronik czy Android Auto. Pojazd został wyceniony na 45 900 zł. Co stanowi cenę mniej więcej po środku stawki. Według portalu ogłoszeniowego ten pojazd jest w średniej, czyli można powiedzieć, że cena jest mniej więcej konkurencyjna. Dodatkowo sprzedający w ogłoszeniu nie zaznaczył opcji, że pojazd jest bezwypadkowy, także jadąc na oględziny można już domniemywać, że pojazd miał jakieś przygody, czyli trzeba będzie poszukać, co w tym pojeździe było robione. Sprzedający w ogłoszeniu zaznaczył również, że pojazd jest serwisowany w ASO, co jest oczywiście jakąś zaletą, ponieważ zwiększa to oczywiście wartość rynkową pojazdu, i zapewnia, że wszystkie elementy eksploatacyjne pojazdu były wymienione prawidłowo, i zgodnie ze sztuką. Osoba zainteresowana zakupem zamówiła test Maxi, czyli test obejmujący ogólne sprawdzenie pojazdu na stacji kontroli pojazdów, podłączenie testera diagnostycznego, a dodatkowo ta osoba zamówiła jeszcze kontakt telefoniczny po oględzinach, aby już na bieżąco omówić sobie stan techniczny tego pojazdu i określić, czy pojazd jest gotowy. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Pojazdu, jak zawsze rozpocząłem od wizualnej oceny nadwozia pojazdu. Na pierwszy rzut oka pojazd wydawał się w porządku. Na nadwozie pojazdu nie było zabrudzeń. Pojazd był przygotowany do oględzin, był czysty, co znacznie ułatwiało oceny jego stanu technicznego. Co ważne, pojazd nie był jakoś specjalnie szykowany do sprzedaży, nie był polerowany, woskowany i tak dalej. Na nadwozie pojazdu nie stwierdziłem różnic w odcieniach lakieru. Stwierdziłem jakieś drobne zarysowania, małe odpryski, ale nie było jakichś większych uszkodzeń. Generalnie w większości takie typowo ślady eksploatacyjne w postaci jakichś drobnych odprysków na masce, na krawędzi dachu, czy jakichś zarysowań przy klamkach, czy na środku drzwi, jakieś drobne zadrapania, typowo takie parkingówki na przykład spod jakiegoś sklepu. Co mnie podczas wizualnych oględzin zaniepokoiło, to kilka pęcherzyków korozji na tylnym prawym błotniku w dolnej części. Można domniemywać, że coś w tym błotniku było kombinowane, ponieważ to dziwne, że powiedzmy w dość nowym samochodzie pojawia się z tyłu korozja, zwłaszcza, że Opel z tą korozją generalnie uporał się, jeśli chodzi o nadwozia ich pojazdów. Po zakończeniu kontroli wizualnych przystąpiłem do kontroli pojazda pomocą miernika. Podczas tej kontroli okazało się, że na lewej części pojazdu lewy przedni błotnik był lakierowany. Dodatkowo drzwi kierowcy, drzwi pasażera były cieniowane. Była tam zwiększona grubość powłoki lakierniczej. Co ważne, z prawej strony pojazdu stwierdziłem również ślad naprawy lakierniczej, ale także i blacharskiej. Na błotniku było dość dużo szpachli blacharskiej, zwłaszcza też w tej dolnej części, czyli tam, gdzie znalazłem te pęcherzyki korozyjne. Na tym błotniku ktoś nałożył dość dużo szpachli, co skutkowało tym, że pojawiają się pęcherzyki. Oczywiście tą naprawę blacharską ktoś wykonał niepoprawnie, ponieważ jeśli ktoś wykonałby to dobrze, to te pęcherzyki korozyjne nie powinny się pojawiać. To było tam około 1200 mikronów. Dodatkowo drzwi tylne z prawej strony, sąsiadujące z tym błotnikiem, który był szpachlowany, nie miały zwiększonej grubości powłoki lakierniczej, ale można oczywiście przyjąć, że te drzwi zostały wymienione na nowe i polakierowane jedną warstwą lakieru. A po zakończeniu kontroli blacharskiej pojazdu przystąpiłem do sprawdzenia szyb. Wszystkie szyby miały datę produkcji zgodną z datą produkcji pojazdu, czyli można przyjąć, że
pojazd nie brał udziału w jakiejś ciężkiej kolizji, ponieważ szyby w tym pojeździe nie były wymieniane. Szyba przednia również w tym pojeździe była fabryczna. Pojazd miał felgi stalowe i kołpaki. Tutaj Opel ma dość charakterystyczny kształt felg stalowych i kołpaków. Z daleka one imitują wygląd felg aluminiowych. Jeśli chodzi o stan felg stalowych, to one były w całkiem niezłym stanie, nie były nigdzie mocno skorodowane. Kołpaki miały kilka drobnych zarysowań, ale nie miały jakichś dużych pęknięć, trzymały się dobrze. Pojazd był wyposażony w opony letnie, opony były z 2021 roku. Bieżnik był w dobrym stanie, bieżnik był wysoki, nie był nigdzie poząbkowany, nie był nierównomiernie zużyty. Jeśli chodzi o boczną część opony, to nie było żadnych nacięć, wybuleń i tak dalej, nie było także oznak starzenia gumy, także generalnie opony w pojeździe były w dobrym stanie. Po zakończeniu kontroli ogumienia wystąpiłem jeszcze do sprawdzenia oświetlenia pojazdu. Przednie lampy w pojeździe były w dobrym stanie, nie były zaparowane, nie były zmatowione, nie miały także żadnych pęknięć. Tylne lampy w pojeździe również były w dobrym stanie. Wnętrze pojazdu również nie było jakoś specjalnie przygotowane do sprzedaży, ale generalnie wnętrze pojazdu było zadbane, widać, że ktoś o ten pojazd dbał. Jeśli chodzi o fotele, były one w dobrym stanie, nie miały żadnych większych uszkodzeń, nie były nigdzie poprzecierane, wygniecione, zmechacone, pozaciągane i tak dalej. Na fotelach nie stwierdziłem również jakichś większych zabrudzeń czy plam. Jeśli chodzi o dywaniki pojazdu, to były one również w dobrym stanie. Wykładziny podsufitka także były w dobrym stanie. Na podsuficie nie było jakichś zabrudzeń, zaciągnięć i tak dalej. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, było ona w całkiem niezłym stanie. Jedynym mankamentem deski rozdzielczej było delikatne wytarcie przycisku załączającego nam klimatyzację, czyli ten charakterystyczny przycisk z napisem AC. Dodatkowo, jeśli chodzi o stan kierownicy gałki biegów, tutaj niestety było się do czego przyczepić. Kierownica była dość mocno wytarta z lewej strony. Ktoś ewidentnie cały czas kierował tylko lewą ręką i namiętnie tę kierownicę wycierał. Jeśli chodzi o gałkę biegów, to sama skóra na gałce biegów nie była ponadprzeciętnie wytarta, natomiast gałka biegów jest zdobiona w astrze takim paskiem srebrnym imitującym aluminium. Niestety ten pasek srebrny również był troszkę przetarty, co nieco zaburzało walory estetyczne tego wnętrza, natomiast poza tym nie było jakichś większych uszkodzeń eksploatacyjnych. Jeśli chodzi o interfejs, to oczywiście działał on płynnie, pojazd miał ekran dotykowy, miał też Android Auto, wszystko było sprawne, dźwignie kierunkowskazów nie miały także śladów nadmiernego zużycia, pedały również nie były nadmiernie zużyte. Podczas kontroli wnętrza pojazdu sprawdziłem również progi pojazdu, progi były w całkiem niezłym stanie, na progach nie było jakichś dużych zarysowań, odprysków i tak dalej, nie było nigdzie śladów przytrzaśnięcia pasów, co jest charakterystyczne, zwłaszcza dla tylnego rzędu siedzeń. Niestety z prawej strony pojazdu sprawdziłem oczywiście stan progu we wnętrzu drzwi, no i tam też były ślady naprawy blacharsko-lakierniczej, także ten próg był dość kompleksowo naprawiony, była tam też zwiększona grubość powłoki lakierniczej. Dodatkowo sprawdziłem też stan śrub na tylnych prawych drzwiach, no i te śruby oczywiście nosiły ślady demontażu, czyli dlatego te drzwi miały dość niską grubość lakieru, zwłaszcza, że były przy tym błotniku, który był szpachlowany, bo oczywiście te drzwi były wymieniane na nowe. Po zakończeniu kontroli wnętrza pojazdu przystąpiłem do kontroli komory silnika i komory bagażnika. Po otwarciu maski sprawdziłem na początek stan wygłuszeń, osłon. Wygłuszanie osłony było w dobrym stanie, nie było tutaj śladów ingerencji szkodników, wszystkie plastiki były kompletne. Na elementach mocujących maskę nie było śladów demontażu, czyli tutaj w przedniej części pojazdu nie było śladów kolizji. Sprawdziłem również przednie lampy, to nie nosiły śladów demontażu, uchwyty od lamp nie były popękane, lampy miały naklejki znamionowe i data produkcji lamp była zgodna z datą produkcji pojazdu. Sprawdziłem również fiszki serwisowe, niestety przy silniku pojazdu nie było przymocowanej żadnej fiszki serwisowej, nie było fiszki od oleju, nie było fiszki od rozrządu. Oczywiście ten pojazd ma łańcuch rozrządu, jednak pojazd ma już 7 lat, więc niedługo, za rok czy dwa, należy myśleć o zmianie tego rozrządu, nawet jeśli ten rozrząd nie wskazuje na konieczność zmiany, na przykład jakimś hałasem czy wyciągnięciem łańcucha, to jednak profilaktycznie należałoby go w niedługim czasie wymienić. Po zakończeniu kontroli komory silnika wystąpiłem do kontroli komory bagażnika. Po otwarciu klapy bagażnika dało się zauważyć, że klapa była demontowana, były tam ślady demontażu na śrubach mocujących klapę, były także ślady demontażu plastików. No, czyli podczas uszkodzenia tego tylnego błotnika, który był szpachlowany, uszkodził się też tylny zderzak i uszkodziła się również tylna klapa, która po prostu została wymieniona. Pod podłogą pojazdu jest misa koła zapasowego. W misie jest koło zapasowe, a nie zestaw dojazdowy, co oczywiście jest jakimś plusem. W misie koła zapasowego nie było śladów ingerencji blacharsko-lakierniczej, czyli pojazd nie był gdzieś tam zgnieciony, tylko po prostu był w tylny narożnik puknięty.
Jeśli chodzi o samą komorę bagażnika, była ona oczywiście w dobrym stanie, nie była zabrudzona, nie była jakoś nadmiernie zużyta. Podczas jazdy próbnej pojazd uruchomił się prawidłowo, nie było żadnych problemów, zapaliły się wszystkie kontrolki, następnie zgasły po uruchomieniu silnika. Silnik pracował prawidłowo, nie było słychać łańcucha rozrządu, nie było słychać jego zużycia, nie słyszałem także zużycia innych elementów silnika, takich na przykład jak łowiska ślizgowe w dolnej części silnika, czy na przykład turbosprężarka albo zestaw sprzęgła. Podczas jazdy testowej pojazd przyspieszał prawidłowo, dynamicznie, nie było słychać żadnych niepokojących dźwięków, turbosprężarka działała prawidłowo, zestaw sprzęgła także działał prawidłowo. Sprawdziliśmy działanie skrzyni biegów na każdym biegu, wszystkie biegi działały prawidłowo, nie było słychać zużycia kół zębatych w skrzyni biegów, czyli generalnie takie najważniejsze, newralgiczne punkty, jeśli chodzi o silnik czy układ trzęsienia napędu, w tym pojeździe były sprawne, nie było się do czego przyczepić. Jeśli chodzi o zawieszenie pojazdu, podczas jazdy po nierównościach nie było słychać żadnych stuków, zawieszenie było generalnie sztywne. Układ kierowniczy również był sztywny, podczas jazdy nie było czuć żadnych wibracji, pojazd nie ściągał w żadną stronę, podczas dynamicznego przyspieszania czy hamowania, czy jazdy z większą prędkością nie było czuć żadnych drgań na kierownicy. Na maksymalnym skręcie kół sprawdziliśmy sobie stan przegubów, przegubów były w dobrym stanie, nie było słychać żadnych stuków. Amortyzatory w pojeździe również były w dobrym stanie, podczas dynamicznego hamowania nie było efektu nurkowania pojazdu. Podczas jazdy też nie stwierdziłem żadnych nadmiernych stuków tapicerki, nie stwierdziłem również nieszczelności wydechu. Po zakończeniu jazdy próbnej sprawdziliśmy ten pojazd na stacji kontroli pojazdów. Podczas sprawdzania podwozia sprawdziłem na początek stan plastików. Plastiki pod tym podwoziem były kompletne. Co było na minus tego pojazdu, to stwierdziłem wyciek w dolnej części silnika. W dolnej części silnika był wyciek spod uszczelki miski olejowej. Dodatkowo stwierdziłem również zapocenia w sprężarce klimatyzacji. Jeśli chodzi o układ zawieszenia, to oczywiście wyglądał on całkiem dobrze. Sfoszne nie miały luzów, tuleje gumowo-metalowe nie miały oznak starzenia się gumy, nic tam guma nie pękała, tuleje nie były nigdzie pozrywane. Jeśli chodzi o amortyzatory, to nie miały one żadnych wycieków, sprężyny były również w dobrym stanie, nie były skorodowane, nie stwierdziłem także żadnych pęknięć zwojów na sprężynach. Sprawdziłem jeszcze oczywiście układ hamulcowy w tym pojeździe pod kątem zużycia. Tarcze były już częściowo zużyte, na tarczach hamulcowych był wyczuwalny rant. Dodatkowo klocki hamulcowe również były częściowo zużyte, także przy kolejnej zmianie tarcz hamulcowych trzeba będzie wymienić również klocki. Na tych klockach spokojnie ktoś jeszcze rok pojeździ, także to nie jest jakaś zmiana eksploatacyjna na teraz. Po zakończeniu kontroli pojazdu przystąpiłem do podłączenia testera diagnostycznego. W pojeździe nie stwierdziłem żadnych błędów. Po sprawdzeniu pojazdu za pomocą komputera przystąpiłem do sprawdzenia dokumentacji od pojazdu. Pojazd miał książkę serwisową, ale był serwisowany w ASO tylko do 2018 roku, czyli typowo przez okres gwarancji. Kiedy gwarancja na pojazd się zakończyła, no to już użytkownik przestał serwisować ten pojazd w ASO. Następnie w książce były jakieś wpisy z niezależnych serwisów. Ostatni wpis był z 2022 roku. Sprzedający w ogłoszeniu podał informację, że serwis olejowy jest z lutego tego roku, czyli powiedzmy aktualny i świeży, natomiast w książce nie było żadnego takiego wpisu. Ostatni wpis był z ubiegłego roku, był tam oczywiście serwis olejowy, dodatkowo był serwis klimatyzacji, była też informacja o wymianie łoży. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po WIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. To możemy sobie na początek oczywiście odpowiedzieć, czy sprzedający ukrył jakieś wady tego pojazdu. No można powiedzieć, że sprzedający ukrył wady, ponieważ sprzedający wiedział o tym, że pojazd brał udział w kolizji, twierdził, że przy zakupie tego pojazdu nie miał o tym pojęcia, natomiast później gdzieś tam w trakcie eksploatacji tego pojazdu trzyletniej sprzedający w jakiś sposób dowiedział się, że ten pojazd brał wcześniej udział w kolizji. Także sprzedający w ogłoszeniu tej informacji nie podał, natomiast nie podał też informacji, że pojazd jest bezwypadkowy, no ale z drugiej strony wiedząc, że pojazd miał jakąś tam przygodę, co było robione, to mógł oczywiście o tym napisać. Dodatkowo sprzedający nie podał informacji o tym, że naprawa pacharsko-lakiernicza tylnego prawego błotnika była wykonana nieco nieprofesjonalnie, doszło tam do jakichś uchybień, no i z tego też powodu pojawiają się pęcherzyki korozyjne w dolnej części. Dodatkowo sprzedający też nie podał informacji o wycieku z dolnej części silnika, no ale o tym wycieku mógł akurat nie wiedzieć, ponieważ są osłony, może rzeczywiście pojazd nie zostawia śladów oleju, albo sprzedający nie zwraca na nie uwagi.
Jeśli chodzi o autentyczność przebiegu tego pojazdu, to stan wnętrza i nadwozia wskazują na autentyczność przebiegu. Wnętrze pojazdu nie było zużyte, no poza tym wytarciem kierownicy z lewej strony, ale to typowo, ktoś po prostu musiał cały czas tylko lewą ręką tym pojazdem kierować i dość mocno tą kierownicę trzymać. Natomiast jest jakaś tam historia serwisowa, są jakieś wpisy do książki, są z ASA, są z niezależnych serwisów, także można stwierdzić, że przebieg prawdopodobnie jest autentyczny. Jeśli chodzi o jakąś końcową opinię, to osobiście bym tego pojazdu nie polecił. Już mówię oczywiście dlaczego. Po pierwsze, Astra jest dość popularnym modelem, tych egzemplarzy na rynku jest dość sporo. Co prawda większość to są egzemplarze poleasingowe, no mają one wady i zalety. Jeśli ktoś ma jakiś pojazd flatowy w leasingu, to czasem wiadomo, trochę ten pojazd piłuje podczas jazdy po trasach i tak dalej. Z drugiej strony te pojazdy są na bieżąco serwisowane najczęściej w ASO, jak ktoś tych przeglądów dogląda. W tym przypadku mamy pojazd, który jest w średniej części półki cenowej tych egzemplarzy, no ale pojazd brał udział w kolizji, ma szpachlowany tylny błotnik, dodatkowo pojawiają się pęcherzyki korozji, dodatkowo lewy bok pojazdu również był lakierowany, mamy jeszcze jakieś tam wycieki z dalnej części silnika. Co prawda pojazd wygląda na zadbany, widać, że obecni właściciele o niego dbali, wyśrodek jest zadbany, no i generalnie nadwozie pojazdu jest ładne, wynika to z tego, że kilka elementów tego pojazdu było lakierowanych, niektóre były nawet wymieniane, więc nie ma tam jakichś większych uszkodzeń, większych rys, odprysków czy wgnieceń. Niemniej jednak za tę kwotę myślę, że ktoś by sobie znalazł egzemplarz bezwypadkowy, który nie miałby takiego newralgicznego punktu, w którym pojawiają się pęcherzyki korozyjne. Tutaj zaraz po zakupie pojazdu ktoś musiałby te pęcherzyki no jak najszybciej naprawić, ktoś musiałby jechać do serwisu blacharskiego, aby trochę to zaszlifowali i pokierowali od nowa, aby ten błotnik nie korodował gdzieś dalej. To jest uważam też duży mankament tego pojazdu i według mnie zaniża to też wartość rynkową tego pojazdu. Jeśli ktoś oczywiście troszkę na pojazdach się znano, bo oczywiście może też przyjechać, kupić, nawet o tym nie myśleć. No w tym przypadku osobą zainteresowaną zakupem była pani, której tak naprawdę te wady pojazdu nie przeszkadzały. Stwierdziła, że ona sobie zdaje z tego sprawę, że pojazd miał jakieś przygody, ale jeśli jest w dobrym stanie technicznym i mechanicznym, tak samo wizualnym, to ona tym pojazdem jest oczywiście zainteresowana. Także to jest pytanie, jakie ktoś ma podejście. Jeśli chodzi o jakąś moją końcową poradę, przede wszystkim dość agresywnie negocjowałbym cenę tego pojazdu, ponieważ, tak jak wspomniałem, pojazd miał jakieś przygody, dodatkowo te pęcherzyki korozyjne, co oczywiście zaniża wartość rynkową tego pojazdu. Myślę, że sprzedający też może sobie zdawać z tego sprawę, no i też będzie chciał ten pojazd sprzedać nawet za jakąś tam mniejszą cenę. Dodatkowo też znaleźliśmy ten wyciek w dolnej części silnika. Dodatkowo moją końcową poradą byłoby to, aby po zakupie jechać jednak do tego serwisu blacharskiego czy lakierniczego, aby naprawić ten tylny błotnik, żeby tam już nie pojawiały się ślady korozji. Na koniec pytanie do widzów, czy kupilibyście pojazd, który jest ogólnie w dobrym stanie technicznym, wizualnym, wnętrze nie jest zniszczone, widać, że zmiany eksploatacyjne były robione na czas, no ale pojazd ma jakieś przygody, czy wolelibyście kupić pojazd z nieco gorszą historią serwisową, który jednak według oględzin byłby bezwypadkowy, no ale mógłby mieć na przykład więcej jakichś odprysków czy zrysowań na lakierze z tego względu, że żaden element nadwozia nie był lakierowany. Pozostawiam te pytanie do widzów. Dziękuję za uwagę.